się zaraz okaże, że niepotrzebnie, żebym to kupił. Tylko czasu straciłeś. To powinno być przykryte na ramię. O. Wtedy tu mam jakieś 3 cm do skrzydła. A tu, jak dam na zero z zawiasem tą listwą, tu mam 3,5 cm do skrzydła, czyli bym musiał wyłamywać te... Wyrabię się w głowie, będzie wam szurać tam. Muszę wyłamywać te listwy wcześniej, a dobrze by było, jakby one były, bo myślałem, że ja właśnie to przykleję, a później tu do zera naciągnę flizelinę sobie, żeby zgubić ten plastik, który jest, wiecie, który by było widać przy oknie. Jak nałożę to na płytę, to ten plastik będzie widoczny. A ja bym tutaj przy oknie naciągnął sobie flizelinę na niego z towarem i by było na zero. Czyli później bym po narożniku pociągnął i po tej listwie i by było gitara bas. A tak widzę, że muszę to oderwać, żeby to przybliżyć. Chociaż mógłbym tu na kawałku wyciąć, no ale już sobie wykleiłem to jedno okno tymi listwami dookoła. Pomierzyłem, tu sobie wyciąłem ten plasticzek, żeby mi zawias minęło. Ale kurde, fazuję tą płytę. No i to nie wchodzi, no to nie mam tutaj tego miejsca 6 mm, ale te 6 mm to jest chyba... Ajajajajaj, Łukasz. Zawsze kurde przekombinuję. O, ładnie to będzie wyglądało. Może i nie będzie tak źle, może nawet nie muszę do końca tego wkładać. Klejem tutaj się doklepię. No i co? No i będzie dobrze, później pójdzie w kolor. Tutaj nadrzucę, mówię, tak jak mówiłem, flizelinki razem z towarem. Będzie po wyłamaniu, tylko tą gumkę widać, chyba, tak mi się wydaje. Pierwszy raz zakładam listwy, a pół jeszcze nie zakładałem. Bo ja nie tynkarz, nie? Tu się zrobi do kunta kinte. Tu się zrobi do kunta kinte. No, czyli nie muszę fazować tak, żeby całe weszło. Bo mówię, niby tu jest umownie 6 mm miejsca, ale w życiu nie włożycie płyty w to. Swoją drogą producent tych listew mógłby to przewidzieć i mógłby zacząć produkować listwy, które by były dedykowane tak jakby pod płytę 6 mm i pod płytę 1,2, żeby tego miejsca tu było na płytę, żeby to ładnie wcisnąć i żeby to założyć. Chyba, że takie listwy są, może ktoś mi z was napisze. I to się nie nazywa na przykład listwa APU, tylko jakoś inaczej. Mógłbym sobie pogooglać i poszukać, ale po to jest sekcja komentarzy pod każdym filmem, żeby pisać. Każdy też coś z tego wyciągnie. Ja sądziłem, że skoro tu jest 6 mm podane, to ona ma 6 mm. No niby tu jest 6, ale odchodzi grubość tych plastików. Ta miarka to już troszeczkę zużyta. No to teoretycznie to powinno wejść, ale to tylko teoretycznie. To jest góra, góra. To tutaj tak nie będzie widać. Mogę pchać na siłę. Coś ty w życiu, jak to? To się już przekoślawiło. Nie. To jest pomyłka. To nie wejdzie. To by umarł, żeby to wcisnąć na oknie. Czyli dobra, trzeba fazować tył troszeczkę, żeby wam weszło. Tam się sklina robi. Później pójdzie tutaj klej. Tam pójdzie towar. Powinno być ładnie. Zobaczymy, jak mi jedno okno wyjdzie. Jedziemy z klejem. Nie kupiłem kleju. Nie wiem, czy mi to wystarczy. Chcę sobie przygotować już też górne płyty, to ja nic sobie nie przygotowałem. Teraz kleju mi się urobiło ciutek za dużo. A zanim później dotnę płytę, to pewnie stanie. Ojku. Dobra, pozdejmować to. I lepimy. Podopasowywane niby powinno być dobrze. Powinno grać i buczyć.
wiecie, tu zrobię na placki co ileś, a później sobie pomiędzy jeszcze wstrzelę piankę niskoprężną, żeby pianka to też złapała. Także będę miał taki mieszany system klejenia. Starczy. Resztę zrobi później piana. Tylko żeby z pianą nie przesadzić, jak z parapetami. Bo powybrzusza i będzie drugi raz robota. O, już się kleję, upierę. O, dochodź. Tą listwę trochę wcisnąć. Kurczę, miałem jeszcze płytę przetrzeć skórzu z tyłu i nie przetarłem. Dobra, złapać złapię, ale... Tak, ja wiem, że teraz ktoś powie, że nie powinno się do ramy ustawiać kąta, tylko do okna, tylko do ramy. Nie przesadzajmy. Nikt tu nie będzie mi z milimetrów walił. A tu mam fazę fabryczną, więc jeszcze kątownik dojdzie. Będzie git. Może być miód. No i tak wszystkie lecę. Wklejam, później góry, kątowniczki i dzisiaj powinno być ładnie przygotowane. Dobra. Powklejane. Strasznie szybko ten klej łapie. Ledwo zdążyłem wkleić ostatni glif, jeszcze te dystanse sobie wkleiłem po dwa. Akurat wkleiłem je na, wiecie, tam gdzie jest kotwa od okna. Żeby jakby się miał kołek chciał obruszać, no to wiecie, on jest obklejony w kleju i to wszystko się trzyma kupy. To samo jak rzucałem tu. Tu nie zwróciłem na to uwagi, bo po prostu zapomniałem przy tym glifie. Ale przy tym to samo na bocznych kotwach. Klej na kotwy, obsmarować je i te kołki, żeby tam się nie chciało nic, wiecie, zluzować od trzaskania oknem. Stanie na maksa klej, to wtedy sobie dopiero przytrę to, co mi wystaje. Nożykiem zetnę, przytrę. Będzie miodziu. Chociaż ten klej mówię. O. Już jest, kurde, już jest stężały. Na momencie, on jest, kurczę, wiecie, urobiony do... Nie no, kruchy. I twardość, no, będzie uzyskiwał pewnie jakiś czas. Dobra, nie ma co poganiać. Wklejam góry, wklejam tamto, apu i podejrzewam, że to jest dobre 2 godziny roboty, żeby to zrobić i to zrobić. Jak nie lepiej. I te glify. To się tak tylko wydaje, że tylko dociąć płyty i wkleić, a to jednak chwilkę schodzi z tym, żeby się tym zająć. Powoli się zaczyna robić tutaj ładnie. Taka mała wskazówka dla tych, co by też chcieli tak zrobić z listwami apu do płyty gipsowej. To wam powiem. Zaraz niech to znajdę. O! Ta, która ma tutaj 3 mm tej kuwetki na tynk, dużo łatwiej się wycina ta płetwa tylna, bo wiadomo, że ją przykleicie tak, pod światło nie będę pokazywał, przykleicie tak i wam płyta staje na tej płetwie, którą widać, a to musicie wyciąć. Bo ta, która ma te korytko 6 mm, tą tylną płetwę jest 10 razy gorzej wyciąć. Nie wiem, czy to jest z innego materiału robione, czy chodzi tu po prostu o grubość, ale grubość na oko wygląda prawie, że tak samo. Producent chyba raczej też ten sam, bo to jest widać, że... Chociaż nie, może nie być ten sam, bo na 3 mm macie tu z tyłu takie dwie jakby płetwy, takie dwa garbiki, a na tej, która ma 6 mm kuwetkę, macie jeden garbik. W każdym razie lepiej się wycina tą płetwę tylną na tych, które mają 3 mm tej kuwety. Tu strasznie ciężko idzie. Kurczę, ze 3 razy musiałem nożyk łamać i cholernie ciężko było w ogóle wyłamać ten plastik. Na tej 3 mm tylko przejechałem 2 razy dosyć lekko i po prostu on się ułamał. Po prostu się łamał, wiecie, tak krucho. Tamtego nie mogłem w ogóle wyłamać. Jest strasznie ciężko to wyłamać. A o ile
boki, że tak powiem, jak ze skrobiecie płyty, to wam wchodzą tutaj w ten rant i super się dociskają przy wywijaniu płyty na klej. O tyle dlatego trzeba tą tylną płetwę wyłamać, bo wtedy wam zostaje tylko ta jedna płetewka. O, jak nawalicie tam kleju i będziecie to pionować, wywijać, to to będzie napierało na tą płetwę i to się pięknie do niej dopasuje. Patrzcie. Nie wiem, czy pod światło widać. No ale jest ładnie, tak? Tylko nie może być tej drugiej płetwy, która jest do poniekąd do tynku. Ciekaw jestem sam, czy są listwy APU do płyt gipsowych przeznaczone. Te listwy okienne. No dobra, docięte. Tam mam dociętą górną, tu mam dwie górne docięte. Tu sobie obkleiłem tą APU, więc będę mógł też w razie W wkleić, jak mi kleju zostanie, żeby nie został z ręką w nocniku. Twardy jak cholera. Szlifuję sobie te ranty i biorę się za... No, najpierw może wpuszczę tam piano kleju troszkę, tylko żebym nie przesadził jak z parapetami, żeby mi nie wysadziło tych. Tu też złapało elegancko, żeby mi nie wysadziło tych kurde glifów. I biorę się za narożniki. Także zmieniam puchę i zaraz strzykuję sobie tutaj w te glify pianę. Leci glut. Taki mieszany system klejenia ma to do siebie, ma taki plus, że jakby wam nie daj Bóg puścił wasz klej ten urabiany, no to zawsze wam trzyma klej z puszki, nie? No właśnie. No, bo tu placka dałem po środku. O, byle nie przesadzić, żeby nie narobić rabanu. No dużo mi tu wyszło. Nie wiem czemu mi tak wyszło, ale tak wyszło. Tam już wyszło mniej niż tu. Że tak powiem, dziury. Musiałem większą po prostu zostawić, jak murowałem. Mówił, że z tym nie ma problemu, że on wypycha. Zaraz zobaczymy. Czy nie będę rwał tych płyt. Niby ma się gdzie rozejść, no bo ja na środku, a tu na boki ma gdzie się rozejść, także nie powinno płyty wysadzić. Tyle teoretycznie. Kończę dużo wcześniej przed, a tam widzę, że ładnie wypływa. Tak to się kończy, jak człowiek chce przyspieszyć. To jest moja wina, ale to jest pikuś, panowie. To jest pikuś. Nie mam pytań po prostu. Głupota, własna głupota mnie gubi. Kurwa, koniec. Koniec, jadę do domu.